No witam, dzisiaj jest 29 kwietnia. Mieszkaliśmy w czymś takim w Albanii, w mieście Saranda. Niedaleko granicy właśnie greckiej. Dzisiaj z rańca. Ups. Dzisiaj z rańca mieliśmy małą zagwozdkę, którędy właśnie wracać, jak wspomniałem wczoraj. I chyba będziemy wracać jednak przez Grecję. Jest troszeczkę dalej, chyba około 50 km, ale z tego co widzieliśmy na mapach i mniej więcej wiemy, to drogi powinny być lepsze niż wracając przez Albanię, albańskimi drogami. Także mimo większej ilości kilometrów, miejmy nadzieję, że szybciej przyjedziemy ten dzisiejszy odcinek. No Darek dzisiaj już się czuje lepiej. Nasze bajki sprawują się dobrze. Po wczorajszej... Co? Spróbowałyby się nie sprawować dobrze. To jest Honda, nie jakieś badziewstwo. O właśnie, to jest Honda, nie badziewstwo. Po wczorajszych górkach mamy chyba dosyć tych dróg albańskich, dziur, no i jazdy po stromych wzniesieniach. Teraz przejeżdżając przez Sarandę zobaczymy, co tutaj piszczy, pokażemy parę fotek. Także do zobaczenia po drodze. Na pewno zatrzymamy się gdzieś tutaj jeszcze na kawkę, bo to bez kawki nie ma drogi, także jeszcze zobaczymy kawałek Sarandy. Така боти, така була, куташ кош на ще паре. Да угаш оче те тува, е на бека те питри. Така боти, така була, куташ кош на ще паре. Да угаш оче те тува, е на бека те питри. No i jednak wylądowaliśmy w Grecji. Jest strasznie duża różnica tutaj w drogach między Albanią a Grecją. Widać, co Unia to Unia. Jednak dzisiaj myśleliśmy, że więcej już nie będziemy mieli
do czynienia z pagórkami i górami. Niestety z rana musieliśmy pokonać jeszcze parę górek, dosyć stromych, jak widzieliście na filmiku przed chwileczką. Tutaj zatrzymaliśmy się teraz w Grecji na jakieś śniadanko, kawkę. I proszę, taki to jest widok. Mniej więcej. Nieźle. Tutaj pani w restauracji ma swoją część swojej kuchni na tarasie. Ja chyba ściągam buty. Tu jest Kuba, ściąga buty. A tam... Proszę bardzo. Góra. Trochę śniegu i takie górki po drodze spotykamy dosyć często, oczywiście oddalone, także nie czujemy tego chłodu, chociaż przydałoby się czasami. I dobra, to tyle na razie, jedziemy dalej po śniadanku oczywiście. Κουρτεντάλε να το πρίγκε, φταίει πάνε πούνι. Φαγιά σε πορτού ποτήγε, φωνά είμαι σύμπρι. Κουρτεντάλε να το πρίγκε, φταίει πάνε πούνι. Φαγιά σε πορτού ποτήγε, φωνά είμαι σύμπρι.
No dobra, mamy koniec dnia, bajki zaparkowane. Mieszkamy tutaj w takim fajnym pokoiku. Na dole jest knajpka, także nie mamy daleko, żeby iść, coś zjeść i coś wypić. I teraz Darek powie kilka słów na temat, podsumuje dzisiejszy dzień. No trudny był, ciężki dzisiejszy dzień, bo jechaliśmy z Sarandy w Albanii do Ohrid w Macedonii, gdzie teraz jesteśmy nad Jeziorem Ohrydzkim, ale przez Grecję. Także tam nieco ponad 400 km. Co prawda sporo było po autostradach greckich. Tutaj już w samej Macedonii to drogi są takie Made in Poland, druga kategoria albo i trzecia. Także jak mnie tam trzęsło i dupę wytrzęsło na tych 80 km od granicy, to poczułem się jak u siebie w domu. Także to jedyne było takie miłe. Jutro idziemy zwiedzać Jezioro Ohrydzkie, podobno jest jakieś tam ładne, bo to takie stare jeziorko gdzieś tam w górach. I zobaczymy, no i dalej będziemy śmigać na Skopie i gdzieś tam jeszcze coś tam dalej. Spoko. A jeszcze chciałem pokazać, mam tutaj małą kolekcję naklejek. Niektórych oczywiście brakuje, bo przykładowo gdzie? W Albanii nie używają takich naklejek, także... Ale mamy za to bryloczki. O, tutaj jestem. Mamy za to bryloczki z Albanii. Niektóre naklejki są na motocyklu. Będę się starał tutaj właśnie uzupełniać przez te kraje, które przejeżdżamy. Także, tak jak Darek powiedział, ciężko było. Ale już jesteśmy na miejscu, także... Dupa boli, nie da się ukryć. Dupa boli. Słuchajcie, bo w ogóle do knajpy przechodzimy tędy, bo wtedy zamkniemy ten... A, czekaj, ja kasę... Dobra. Tam się oczywiście... Suszą buciory, skarpetasy, jeszcze raz bajeczki i do jutra.